No i wracam właśnie z wesela. Dzisiaj się o dziwo skończyło znacznie wcześniej. Cześć, dzień dobry w kolejnym vlogu z serii Dzień Życia Fotografa. Dzisiaj mamy sobotę i przygotowuję się do reportażu ślubnego. Otóż przygotowuję się, ale to już jest w sumie wszystko przygotowane. Teraz tylko takie jakieś takie dokończenia, które trzeba zrobić. Pokażę Ci w ten dzień, co należy zrobić jako fotograf ślubny, tak żeby to wszystko było bez jakichś tam większych stresów dla Ciebie i żeby to wszystko szło dobrze. Okej, i najważniejsze, co będzie potrzebne Ci, no to sprzęt do fotografowania. Wiadomo, że to jest najważniejsze. A więc dzień wcześniej przygotuj sobie sprzęt, tak żeby był już wszystko spakowany. Karty różne do różnych aparatów. Karty pamięci oczywiście sformatowane, tak żeby już nie trzeba było formatować. Następnie baterie do różnych aparatów. Tutaj mamy baterię do mojego Nikon D700. To jest wysłużony mój sprzęt, ale to jest już taki zapasowy sprzęt. Jak widzisz, tu są trzy aparaty. Ten jest zapasowy. Główny to jest D4S. Nim fotografuję i tu mam zazwyczaj założoną 85-1.8 z Nikora lub 50-1.4. To są takie główne obiektywy, które tu mam założone. Na tym przeważnie, na D750 mam założony obiektyw 28 mm 1.8 do takich szerszych ujęć. Oczywiście gruszka taka niemowlęca. Fajnie, dobrze się wydmuchuje kurz z jakiegoś obiektywu, gdy na przykład z tej strony chcemy wydmuchać, żeby nie weszło nic na matrycę, bo z drugiej strony to tak bardzo nie przeszkadza, ale warto właśnie dzień wcześniej wyczyścić ten sprzęt. No i oczywiście, tak jak mówiłem, baterie. Tutaj mamy baterie do innego sprzętu, więc one niech wszystkie będą naładowane, przygotowane, tak aby nic się nie zaskoczyło. Oczywiście tych baterii niech będzie po kilka dla każdego sprzętu. A tutaj ładowarki, oczywiście należy nie zapomnieć ich, jeśli chodzi o wzięcie je na reportaż ślubny. No i oczywiście ładowareczka do telefonu, naładowany telefon. Ja mam przygotowaną już taką checklistę fotografa. Będzie, myślę, poniżej napiszę Ci, co trzeba zrobić. A więc 2 tygodnie przed ślubem dzwonię lub umawiam spotkanie pani młodej i pana młodego. Ustalam jej szczegóły, adres przygotowań, adres ślubu, adres wesela, godzina, kiedy rozpocznie się reportaż. Ustalam też, na czym najbardziej zależy Państwu młodym. 3 dni przed ślubem potwierdzamy godzinę jeszcze, tak tylko szybciutko. 2 dni lub 1 dzień przed ślubem, no to tak jak mówiłem, ładuję akumulatory do aparatów, ładuję baterie do lamp, których będę używał na weselu i przygotowuję je w oddzielnej torbie. Następnie czyszczę aparat i wizjer, wydmuchuję poproszki z wnętrza, czyszczę obiektywy ściereczką z mikrofiber plus ta gruszka, formatuję wszystkie karty, kopiuję sobie umowę tak, aby mieć ją ze sobą. Różne pary mają różne warunki, czasami na tych, żeby wiedzieć, co wchodzi w skład właśnie umowy. Przygotowuję plecak ze sprzętem i torbę z lampami. Przygotowuję odzież na dzień ślubu oraz zapasową w razie nieprzewidzianych sytuacji. Zapisuję sobie też na telefon mapki dojazdów do Państwa młodych, do Pana młodego i Pani młodej, tak aby już nie musieć szukać w ten dzień tych wszystkich miejsc. No i ważna kwestia, trzeba jakoś wyglądać na ten ślub, aby być dobrze ubranym, schludnie ubranym, czystym. To jest ważna rzecz, czasami widzę niektóre osoby, które gdzieś tam, no, które są uczestnikami wesela i gdzieś tak nie są zbytnio ubrane, tylko jakieś tam dżinsy poszarpane i tego typu rzeczy, czy jakiś t-shirt. No, myślę, że to taki bardziej z szacunku dla Państwa młodych należy to też na to zwrócić uwagę. Więc klasyka biała koszula, granatowe spodnie, jakiś pasek, który pasuje do paska na aparaty, no i marynarka, o tutaj, no tak przydatna, zdecydowanie taki roboczy strój fotografa. No i jeśli jesteś fotografką, no to analogicznie do twojego stylu.
Ja często prasuję sobie koszulę i te wszystkie rzeczy. W dzień ślubu lubię tak, nastrajam się jakąś swoją ulubioną muzyką, już nic bardzo tam nie rozprasza, tylko skupiam się już na tym dniu, przygotowuję sobie właśnie takie rzeczy. No warto też to zrobić, myślę, dzień wcześniej, bo czasami może się coś zdarzyć, że gdzieś zaśpisz, że nie będzie już tego czasu rano, żeby przygotować sobie te wszystkie rzeczy, no i właśnie między innymi ten ubiór, więc warto zdecydowanie to zrobić. Warto zdecydowanie to zrobić dzień wcześniej. No i pakujemy do oddzielnej torby jeszcze lampy. Tutaj mamy lampy reporterskie, ładowarki, bardzo fajna ładowarka do baterii paluszków, statywy, blenda, która się może przydać do pleneru, jeśli taki byłby w dzień ślubu. No i taka ciekawy softboxik malutki, który jest ze statywem. O, tutaj mamy takie jakieś, nie wiem, 50x50. Tu jest wmocowanie takie jak Bowens. No i bierzemy sobie zwykłą lampę reporterską. O, coś takiego. Ja używam Yongnuo 968N. Bardzo fajne lampy. Wrzucam sobie tutaj. O, tutaj się ładuje, zakręca się i ma się ciekawy modyfikator światła, który można też użyć w plenerze i jest to takie dosyć przydatne. A więc blenda, statywy, szczególnie to jest na wesele oczywiście, bo tak to się nie świeci czy tam w urzędzie stanu cywilnego, czy w jakimś kościele na uroczystości ślubu, no to wiadomo, nie świeci się lampami, tylko na świetle zastanym. No i tutaj przygotowane baterie, wszystko jest już wypochowane. No i ta ładowarka, która ma tu chyba dość dużo baterii, może ładować naraz. Przydatna rzecz. I od dawna już nie używam pasków tych takich, co do aparatu są, tylko mam dedykowane takie szelki, o, które są. Przyczepiam tu jeden aparat i tutaj drugi, mają dwa zapięcia w razie, gdy jedno by się wypięło. No i do tego jest jeszcze taki skórzany pasek do spodni, który jest z tego samego materiału, tak więc idealnie to pasuje. Miałem już wcześniej szelki, ale to były takie materiałowe, takie raczej gąbczaste jak z plecaka, a te po prostu spełniają swoją rolę i przy okazji są po prostu ładne. No to jedziemy najpierw do pana młoda. No w tym dzisiaj akurat mam tak, że pan młody i pani młoda w jednym miejscu. Za 600 metrów zjedź w prawo. O, właśnie słyszycie nawigację. Nawigację warto sobie właśnie te pineski przypinać, gdzie mieszka pan młody, pani młoda, też to dzień wcześniej zrobić, tak aby właśnie wszystko było dobrze. I wtedy wiesz, gdzie dokładnie jest. Zjedź w prawo, następnie skręć w lewo. No to tak zrobimy. No, także jak zaczynasz na przykład o 15 ślub i skręć w lewo. I o 15 ślub masz w kościele czy w urzędzie stanu cywilnego, to ja zazwyczaj tak 3 godziny wcześniej, jeśli odległość od pani młodej i pana młodego to jest gdzieś 15-20 minut, no to zaczynam gdzieś właśnie koło 12 u pana młodego, a później gdzieś tak, żeby na 13 być u pani młodej, to wtedy za 400 metrów jedź dalej prosto. Mam jeszcze tę godzinę do przyjazdu pana młodego i wtedy możemy sobie spokojnie działać i wtedy po 14 gdzieś przyjeżdża pan młody, jest błogosławieństwo rodziców, no i spokojnie można zrobić taki reportaż właśnie przygotowy. No i tak to wygląda, jest taki pasek fajny, który jest raz, że elegancki, sorry za tą rękę, która chyba ma 2 metry długości, ale to wina szerokokrętnego obiektywu tutaj w telefonie. No i tutaj jeden aparat mam właśnie z szerokim kątem, gdzieś tak 28 mm. A tutaj 85, tak do jakichś zbliżeń i też żeby właśnie otwierać przysłonę dość mocno, także to są jasne obiektywy 1.8 i z takim zestawem często chodzę. No, w torbie są oczywiście jeszcze 16 do jakichś takich szerszych ujęć typu wszyscy goście, czy też gdzieś tam podczas ślubu jakieś ujęć, nie wiem, w kościele jakiś bardzo szeroki plan,
no i 50, która też gdzieś tam często używam. No i do plenerów 105 Sigma 1.4 Art, to też jest taki mój jeden z ulubionych obiektywów do plenerów. Jest on ciężki bardzo, więc tylko tak raczej do plenerów niż na jakiś reportaż. Ale na upartego to byś zrobił taki cały reportaż ślubny też na dwóch obiektywach, takich stałkach, jeśli chcesz pracować na stałkach. Jeśli lubisz pracować na zoomach, no to najczęstszym takim obiektywem to jest taki 24-70, który fotografowie mają. Ja lubię stałki i tak pewnie by ci się wystarczyło mieć taką 35 i 85. No te 35 może być czasami wąskie na jakieś tam takie szczególne sytuacje, więc wtedy coś szerszego, ale tak naprawdę tym 35, 85 pewnie zrobisz 90% zdjęć z takiego reportażu ślubnego. No i ja już po zleceniu ślubnym, dzisiaj się skończyło znacznie wcześniej, ponieważ było bardzo małe wesele ze względu na pandemię i po prostu już wszystko było zrobione. Najbliższa rodzinka tylko była na weselu, wprawdzie już nawet bez muzyki było wesele, więc wracam do domu. Mam nadzieję, że skorzystasz sobie z tej checklisty fotografa właśnie ślubnego i już nie zapomnisz takich różnych rzeczy, które są potrzebne na właśnie ślub i wesele, tak, żebyś miała wszystko pod ręką i było dla Ciebie to dobre. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie wartościowe. Napisz proszę w komentarzu. Widzimy się w kolejnym vlogu i do zobaczenia. Cześć, pa!